robi, żeby się schłodzić podczas upałów? Idę na basen. Najbardziej. Ja, tak, to nie wiem, piję zimną wodę. No i tyle chyba. Nic więcej. W klimatyzowanych pomieszczeniach, jak już jest mi tak bardzo gorąco. Chciałabym zapytać właśnie z racji, że widzę te piękne, kolorowe lody, zimne na pewno. To też jeden taki sposób, żeby się schłodzić. Jakie Państwo jeszcze mają takie sposoby na upały? No wie Pani co, basen, ale kryty. Żeby na tych upałach, szczególnie, że syn ostatnio poparzył się, to było takie poparzenie słoneczne, gdzie był na otwartym basenie, na nie posmarował się kremem. Więc wybieramy kryty basen, gdzie jest chłód i po prostu bezpiecznie można się je chłodzić i po prostu no jakaś to jest tak rozrywka dla dzieci. A mi Pani powie, z takich domowych sposobów jeszcze coś Pani preferuje? Z domowych? To jedynie ja co z domowych to woda mineralna zimna i wiatrak, albo, wentylator. Albo prysznic zimny. No i takie ochładzające prysznice, o takie właśnie. Powiedz mi, jakie ty masz sposoby na upały? Ja sobie albo robię, biorę sobie ścierkę i sobie kładę na głowę. Albo zimny prysznic. Czy coś jeszcze, bo widzę, że tutaj macie pyszne lody. Pomagają, prawda? Tak, pomagają. A ty powiedz mi, jakie masz sposoby? Ja tak samo jak moja siostra. Ja tak samo robię, jak są upały. No, ja nie wychodzę za bardzo z domu, jedynie co to z kolegą tutaj wyszłam i w sumie to tyle. Czyli dzisiaj, kiedy jest delikatnie chłodniej, prawda? Już taka opcja wyjścia. Są upały po ponad 30 stopni, to zostaję w domu. Zna Pani jeszcze jakieś takie sposoby, żeby się schłodzić? No, jeśli ma się w domu wentylator albo jakąś, nie wiem jak się... Klimatyzację, no to wtedy jest dobrze, a tak to no. Przede wszystkim się ubierać bardzo cienko w takie temperatury. Drugie, no, zawsze mieć otwarte okno, jeśli się w domu. Może być bardzo gorąco, szczególnie teraz. Ja zawsze też mam włączony wiatrak w domu. To też zawsze pomaga. No i pić dużo wody, najlepiej zimnej, z lodem. Ja przynajmniej preferuję. Zimny prysznic, zdecydowanie pomaga. Czy coś jeszcze poza prysznicem? No, chłodny napój, wiadomo, chłodzone napoje, lód, zamrażalki. No. Ale unika Pan słońca, czy Pan lubi jednak wyjść sobie gdzieś tak i poczuć? Nie, lubię wyjść, tym bardziej, że ja żyję w Norwegii, to słońce dla mnie to jest coś niespotykanego. Na pewno gdzieś wyskoczyć nad wodę. My właśnie wróciliśmy z pięknej, słonecznej Chorwacji. I właśnie no, na upały, no, na ochłodę to właśnie wyjść nad wodę. Co więcej, no, wyjść gdzieś do klimatyzowanej restauracji na lody, na obiad, zimne piwo. W takie upalne dni, co więcej. Nie wiem, co można więcej robić. Wystarczy, prawda? Tak. Super. Myślę, że wypad nad wodę, nad morze, nad jeziorko. To jest właśnie dobry pomysł. Co Pani robi, żeby się schłodzić? Idę na wszy. I tyle, tam się uchodzamy z dzieckiem na basen i siedzimy tam. Jest chłodniej. Jemy lody i jak babcia ma garaż, no to tam jest kilka takich chłodniejszych pokoi, no to tam siedzimy. Albo w cieniu drzew. Kąpałam się w miseczce z psem. Piję dużo wody. No i co? Lody i do cienia uciekam. To wszystko. Recepta na zdrowie w czasie upałów moja. A gdy w domu na przykład czuje się, że jest tak dość konkretnie duszno, ma Pani jakieś sposoby, żeby temu zapobiegać? Znaczy, no, zasuwam rolety, wiatrak włączam i się wentyluję. Zabrałam rodzinę na lody i to pomaga, ochładza. Polecam serdecznie.